Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w drugim odcinku Zagrajmy w Alex 2. Moi drodzy, lecimy spotkać się z Kają. Nie wiem, czy dobrze biegnę, natomiast nie pozostaje nam nic innego, tylko się tutaj wszędzie przespacerować. Dobra, może troszeczkę przyspieszymy jednak. My musimy, z tego co widzę, wejść gdzieś tutaj. Nie widzę tutaj kompletnie niczego. O, proszę. No niech będzie, spróbujemy się tędy przejść. Zapomniałam, którym się używa jetpacka, chyba... O, dokładnie. Jeszcze go oczywiście nie testowaliśmy, więc... Okej, widzę, że musimy chyba wejść tam. Dobra. Ała, jeszcze mnie zdążyła walnąć. Niedobrze. My musimy chyba iść tutaj. O, proszę. Jaka rodzinka szczurów? No. Aha, widzę, że nam rośnie poziom zniszczenia, jak zabijamy niewinne stworzenia. Ciekawe. Pewnie mówiąc o zniszczeniu, chodzi o to, tak jak mówiliśmy... Pamiętacie co? Jak była oziębłość w jedynce. Teraz jest to zniszczenie. Okej, czyli byśmy musieli wejść tutaj. Na to wygląda. Chcę pomówić z Kają. Przepuśćcie go. Cześć. Tajemniczy nieznajomy w końcu zaszczycił nas swoją obecnością. Wybacz, coś mnie zatrzymało. No cóż, czy wolno mi się wściekać w obliczu tak ważnego powodu? Dobra, wiem, że jesteś zła, jednak przez kilka dni leżałem nieprzytomny w jakichś ruinach. Czyżby? A jak do tego doszło? Może nie zauważyłaś, ale pojawił się nowy wróg. Zauważyłam, jakby nie brakowało mi kłopotów. Jak widzisz, mam teraz pełne ręce roboty. Musimy pomówić o nowym wrogu. Czeka nas naprawdę ciężka przeprawa. Wiem. Między innymi to mnie tu sprowadziło. Nie wolno nam lekceważyć żadnego zagrożenia. Przeczuwałam, że ktoś taki nadejdzie, ale że tak szybko? Czyżby to świadomi, o których wspominała hybryda? Niestety prawdopodobnie tak. Co gorsza, chyba w jakiś sposób ich tu wezwała. Zanim hybryda została zniszczona, wyemitowała w niebo impuls. Wywołał on dziwne, zupełnie niewytłumaczalne zjawisko. Niezbyt pocieszająca myśl. Ludzie powinni przygotować się do walki. Tylko, cholera, nie mam teraz na to czasu. Nie mogę stąd odejść, dopóki nie uporam się z Morkonami. Nie. Coś tu nie gra. Pomóż mi. Jesteś wyczerpany. Co się stało? Jedna z tych istot, jeden z najeźdźców, mnie ugryzł. Według starca czymś mnie zaraził, ale nie wiadomo czym. Kiedy wrócimy do Tawaru, spróbuję przyrządzić ci jakieś lekarstwo.
Niestety teraz znajdujemy się w środku bitwy z Morkonami. Chyba musisz jeszcze trochę wytrzymać. Nie poznaję cię. Ogarnęła cię obsesja na punkcie walki z Morkonami. Widziałeś, co zrobili pod Wszechsercem? To była rzeź! Wyrżnęli prawie wszystkich naszych wojowników. Trzeba na nich uderzyć, zanim zdołają wrócić do groty. Jeśli nie zdążymy, będziemy mieli do czynienia nie tylko z tropicielami. Mogą na nas wysłać niszczycieli i kto wie kogo jeszcze. Rozwiążę twój problem z Morkonami. I jak niby planujesz to zrobić? Jesteś chory. Będę potrzebował twojej pomocy w walce z najeźdźcami. Lepiej, byś nie traciła energii na drobne potyczki. Grupa morkońskich tropicieli to dla mnie żadne wyzwanie. Skoro tak twierdzisz, dobrze, każę moim ludziom się wycofać. Uważaj na siebie. Te zwierzęta nie cofną się przed niczym, by zdobyć eleksit. Zamierzasz zabrać naszego syna na jedną ze swoich wypraw? Lepiej będzie, jak teraz zostanie z nami. Ostatnio ataki na fort bardzo się nasiliły. Coś mogłoby mu się stać. Za to tutaj nic mu nie grozi. Nie praw mi tu kazań. Panie, chowam się w chacie, gdy tylko sprawy się komplikują. Właściwie to chata już nie istnieje. Leży pod jedną z latających fortec. I dobrze. Nigdy nie rozumiałam, dlaczego się tam zaszyłeś i nie zamieszkałeś tu z nami. No kurde. O Boże, no nie, nie będziemy wredni. Wolałem nie obarczać was moimi problemami. Za bardzo was szanuję. Daruj sobie. Poczułeś się zraniony, bo dowódców frakcji nie obeszły twoje ostrzeżenia o potencjalnym zagrożeniu. Zamiast pogodzić się z porażką i przejść nad tym do porządku dziennego, naburmuszyłeś się i zmarnowałeś całe lata. Byłeś kimś wielkim. Przypomnij sobie, ile dokonałeś. Walczyłeś za swój lud, ruszyłeś na lodowy pałac, pokonałeś hybrydę. O, jak dobrze mamy retrospekcję. Wszyscy tak to pamiętają. Jedni pamiętają prawdę, a inni to, co chcą. To nieistotne. Widziałam wszystko na własne oczy. To tak zwane potencjalne zagrożenie puka teraz do naszych bram. Oboje wiedzieliśmy, że tak się stanie. I teraz to my musimy walczyć o Magalana. Czyli nic się nie zmieniło. Zwykli ludzie wciąż zbyt się przejmują własnym losem, by martwić się o przyszłość planety. To jednak nie uprawnia cię do tego, byś lekceważył własne sprawy. Gdybyś zachowywał się jak na ojca przystało, nigdy by do tego nie doszło. O co ci chodzi? Miałam go zostawić na polu bitwy pod Wszechsercem? W żadnym wypadku. Zresztą Asgard dobrze się nim zaopiekuje. On nigdy by go nie opuścił. Nie to, co ty. Dobra, zaraz zagadamy, ale z tego wychodzi, że kanonicznym zakończeniem było zabicie hybrydy, a nie sprawienia za pomocą many, że jest dobry. To taka sprawa w ogóle. Gdzie jest teraz Dex? W pobliżu. Asgard szkoli go w sztuce cierpliwości. Że też przez tyle lat się jej przy nas nie nauczył. Bardzo śmieszne. No co? Twoim zdaniem uważam się niby za idealną matkę, a pustkowie za dobre miejsce dla dziecka? Jeśli wpadniesz na lepszy pomysł, chętnie go wysłucham. Ale nie patrz na mnie w ten sposób. Nie waż się mnie oceniać. Dex potrzebuje bezpiecznego domu. Doprawdy? To spróbuj mu taki znaleźć.
Najwyższy czas, żebyś stał się własnym synem. Obyś wiedział, co robisz. Zamieniłem parę słów z takim starcem, Adamem. Opatrzył mnie. Jego zdaniem bastion na północy ma potencjał stać się ważną siłą w regionie. Tam powinno być bezpiecznie. Co ty gadasz? Ze starcem Adamem? Do licha, Chax. Co oni ci zrobili? Dostałeś zaćmienia? Nie rozumiesz, kto to był? O co ci znowu chodzi? W bastionie tylko jeden starzec pasuje do tego opisu. Dawkins. Doktor Adam Charles Dawkins. Że co? O mój... Naprawdę? To był on? No, słyszeliśmy o nim dużo informacji w jedynce. Prowadził nawet jakąś tajną bazę, gdzie coś badał. Rozmawiałem z Dawkinsem? Uszom nie wierzę. Tak mocno cię poturbowali, Jax? Jak mogłeś go nie rozpoznać? Ten człowiek w służbie hybrydzie napuścił Albów na wolnych ludzi i na lata pogrążył Magalana w stanie wojny. Żałosny drań jeszcze do niedawna przebywał w mechanicznej kapsule. A teraz przypomina ledwie cień dawnego siebie. Mówisz tak, jakbyś wybaczyła mu te wszystkie zbrodnie przeciwko ludzkości. Jego maszyna do zabijania została zniszczona, a on sam wygląda jak wrak człowieka. Jedyne, na co wystarcza mu jeszcze sił, to pogawędki. Dawkins to już tylko starzec. Nie wydaje mi się, by bez swojej maszyny stanowił jakiekolwiek zagrożenie. To wiele wyjaśnia. Należałoby złożyć mu jeszcze jedną wizytę. Pewnie, doskonały pomysł. Co tam, że odebrał ci cały rok życia? Okej, nowy poziom. Otwórz swój adiutor wciskając ten przycisk i rozdziel punkty atrybutów. Znajdź nauczyciela i wydaj punkty nauki, by zyskać nowe umiejętności. No, dobrze. Pilnuj Dexa, jasne? Jeśli coś mu się przytrafi, zabiję cię. O mój Boże, Kaja. Obrażenia w walce wręcz. Punkty życia. Inteligencja. Spryt. Widzę, że fajnie jest to rozwiązanie. Inteligencja jest stricte pod magię, zręczność pod walkę dystansową. Może byśmy sobie dali więcej w siłę, no nie? Okej, to w ten sposób. Okej, trochę nie widzę, ile mam punktów. Ach, tutaj są punkty. To co, może damy sobie tutaj i damy sobie w budowę. No i niech będzie. Ach, moja głowa. O kurczę. Wygląda na to, że czeka mnie długa, bolesna droga. Możemy jeszcze z Kają pogadać? Możesz zająć się chłopcem? No dobrze, mamuniu. Nie wiem, czy mogę sobie to wszystko zbierać, czy mi ktoś urwie głowę. W ogóle takie pytanie, jest możliwość szybkiego zapisu? Jest szybki zapis. Dobra, zbieramy te wszystkie rzeczy. Znalazłeś paliwo. Skorzystaj z warsztatu, aby powiększyć zbiornik na paliwo w plecaku odrzutowym. No proszę. Mamy safe. Co ciekawe, otwarty był. Mroczny eleks, czyli mamy podział na eleks taki zwykły i na mroczny. No w sumie czemu nie? Ser w sprayu. Okej, to jakaś nowość. Chociaż nie wiem, czy chciałabym to jeść. Dobra, zajrzyjmy sobie w takim razie do zadania. Moment, ma jakieś nowe bronie? No dalej nie mogę nic założyć. No w ogóle to są pod zręczność. Ja mogłam zręczność? O, mogłam. No dobra, to na razie w takim razie poczekam. Okej, tu mamy oczywiście tych gości. Hmm.
Nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale dr Adam Charles Dawkins był chyba hybrydą wreszcie. W sensie, on stworzył tą zbroję i wlazł chyba w niego. Nie wiem, czy dobrze pamiętam. Było coś takiego, że to on właśnie go stworzył. Że za pomocą jakby Eleksu się przemienił w to coś. Dobra, to co? Może weźmiemy sobie właśnie to zadanie. Na mapie sobie zaznaczmy. I jak to wygląda? Tutaj jest Dex. Na dole. No dobra. Tutaj może coś jeszcze znajdę? Kompletnie nic. Okej, okay, teraz żeby się tylko nie pomylić. O! No, Jax. Dzięki wielkie, bo ja trochę się chyba pogubiłam i chciałam głupią stroną zejść. Bądźmy szczerzy, kto jej nie lubi? Billy Idol zagra koncert. Dobra, sprawdźmy więc, co jest tutaj na dole. I poszukajmy też naszego syna przy okazji. Mamy możliwość przespania się. Tu jest Finley. Nie jesteś aby za młody na wojownika? Ej, może brak mi doświadczenia, ale szybko się uczę. A nie ma lepszego instruktora niż Kaja. Z tym się zgodzę. Wiele się nauczyłem, dzięki niej. To prawdziwy zaszczyt służyć u jej boku. No dobrze, czyli widzę, że to tyle, jeżeli chodzi o nasze pogaduszki. Czy tutaj może coś być? Wygląda jakby coś tu było schowane. No papier toaletowy pójdzie na sprzedaż raczej. Okej. To co? Poszukajmy w takim razie Dexa. Tu jeszcze są jakieś przedmioty. Zaczynamy wątpić w twoją rozwagę. Udam, że tego nie widziałem. Okej, ktoś się do mnie doczepił. O, Chili. Ciekawe, kto widział, że sobie to zabieram wszystko. Mało ważne. No dobra, już nie będę. Wygląda, że Dex jest poza bramami. Trochę to dziwne. Misja koncert Billego Idola. Wszystko gra? Kiedy dopadli nas Morkoni, naprawdę myślałem, że już po nas. Ale przeżyłeś. Tak, choć niewiele brakowało. Na przyszłość musimy być bardziej ostrożni. Kaja kazała nam mniej pić, byśmy zachowali czujność. Krótka chwila nieuwagi i BUM! Zgon na miejscu. Powodzenia. Dzięki. Okej, widzę, że możemy sobie tak z tymi ludźmi pogadać. O mój Boże, ile tu jest rzeczy. Trzeba było tu przyjść od razu. Nawet jakiś kufer. Wiecie co? Zapiszemy się. Spróbujemy tu ograbić te rzeczy. Nie przeginaj! Dobra, nie wiem, kto mnie w ogóle widzi. Ale ja sobie to wszystko pozbieram. Mało mnie to obchodzi. Alex w czystej formie, no to muszę przyjąć, nie? Dobra. Dobra, że może nie będę tutaj okradać więcej rzeczy. Czyli co, tutaj jest gdzieś Dex w tym miejscu? Tak. No to wygląda, że jest tutaj poza bezpieczną jakby strefą, jeśli można tak to nazwać. Chyba bardziej tutaj. Dobrze biegnę, tak, jak najbardziej. To co, sprawdźmy. W ogóle kurna, ta rura jest zdecydowanie za długa przy moim pasie. No, dobra. Mamy surowe mięso na przykład. Jest Dex. Tato, czy Morkoni rzeczywiście są tacy źli? Gdzie to usłyszałeś? Mama powiedziała, że zaatakowali nasz obóz u Wszechserca i powybijali naszych towarzyszy. To okropne.
Dlaczego oni to robią? Trudno to wyjaśnić. Nie rozumiem. Czegoś takiego dopuściliby się tylko źli ludzie. Zgadza się? Już więcej do tego nie dojdzie. Dopilnujemy tego. Wiem. Świat jest niebezpieczny. Zawsze to powtarzasz. Mimo to nie wolno wyrządzać sobie takich krzywd. W żadnym razie. Ataku dokonał niewielki oddział. Na pewno nie wszyscy Morkoni się tak zachowują. Czyli nie rzucili się na nas prawdziwi Morkoni? Przeciwnie, ale moim zdaniem na wszechserce uderzyli po prostu źli ludzie, a ich pochodzenie niewiele znaczyło. Masz rację, tato. Co za zawikłana sprawa. Co słychać? Mama kazała mi tu zaczekać, aż nie skończy pracy. Ale coś długo jej schodzi. Czy możemy udać się gdzieś indziej? Tak, pewnie będzie najlepiej. Nie jesteś tutaj bezpieczny. Poczekaj tu, zajmę się tym. Czekaj i czekaj, jakbym robił cokolwiek innego. I przekaż Asgarowi, że się przenosimy. Inaczej zacznie się martwić. Okej. Zgoda opiekuna. Dobrze, wszystko jak najbardziej jest okej. Tylko ja bym wolała chyba najpierw się pozbyć tego oddziału Morkonów, niż tutaj ogarniać niektóre sprawy. Spróbujmy otworzyć tak. No widzę, że niezbyt. A, w ten deseń, okej. Faktycznie prosty zamek. Mamy trochę rzeczy. Mały zielony kamek. Się przyda oczywiście do ulepszeń. Już napoje eleksowe. Dobra, zanim sobie z nim porozmawiam. No to posprawdzamy tutaj okolice jeszcze. O proszę, mamy teleport. Bardzo dobrze, że sobie tutaj przyszłam. Aktywowano teleport, opuszczona farma. Jakieś strzały? Żadnych, niestety. O, jaskini optak. Znowu bym go wzięła do kieszeni. Dostanę... Tak, znowu mamy wzrost tego. No niestety, ale zwykłe zwierzęta też trzeba zabijać czasami dla mięsa, nie? No dobra, przebiegnijmy się jeszcze tutaj na przykład. Czy coś tu gdzieś jest? Tak nie za bardzo. Tu widzę, że mogę sobie wejść na górę. Na dach. No i po cholerę ja tu wlazłam. Nie mam zielonego pojęcia. Dobra, to co? Chyba, że weźmiemy teraz ze sobą Dexa. Na pewno możemy porozmawiać z jego opiekunem. Jax, dobrze, że jesteś. Kaja i młody bardzo się martwili. Co z moim synem? Czuję się całkiem dobrze, zważywszy na ostatnie wydarzenia. To za dużo dla chłopca w tym wieku. Wcale nie powinno go tu być. Cóż, matka chciała mieć go blisko. Tych kilka ostatnich dni to było szaleństwo. Doprawdy żyjemy w burzliwych czasach. Kaja zostawiła ci nasze dziecko pod opieką? Tak, przyjąłem ten zaszczyt z dumą. Wiem, że jesteście zajętymi ludźmi. I w najbliższym czasie pewnie się to nie zmieni. Zabieram chłopaka do bastionu. Sądzimy z Kają, że w obecnej sytuacji tak będzie dla niego najlepiej. Nie zamierzam narzekać. Od tej pory to ty odpowiadasz za chłopca. Bastion leży na północy, prawda? To te ruiny, w których mieszka ten cały Dawkins? Czy wszyscy oprócz mnie wiedzą, kim jest ten starzec i czym się zajmuje? Widać, że od dawna nie było cię w okolicy. Najwyraźniej. Cóż, w takim razie ruszam do bastionu. Trzeba te ruiny trochę ogarnąć.
Spotkamy się na miejscu. Uważaj na siebie. Okej, okay, dobra. A jak to wygląda, jeżeli chodzi o ten cały bastion? Bo tu mi wiadomo, pokazuje Dexa. Ach, tu jest bastion. To co, może od razu się przyjdziemy z Dexem? Chodź, zabiorę cię stąd. Serio? Koniec czekania? Wyruszamy do bastionu. O, zawsze chciałem go odwiedzić. Według Asgara tam straszy. Poważnie? Takie rzeczy ci opowiada? Porozmawiamy o tym później. Jasne, uwielbiam duchy. W drogę. Czas na nas. Jax, ja nie chcę być niemiła, ale ty w momencie, gdy rozmawiasz z mniejszym od siebie dzieckiem, to powinieneś przykucnąć i rozmawiać z nim na kucaka, a nie... Kurde, wyższość okazujesz. Dobra, chłopak za mną biegnie. Wydaje mi się, czy w pierwszym Eleksie nie było dzieci. Chyba mi się dobrze coś wydaje. Okej, okay. Łąko zioło. Mam nadzieję, że nie obrałam teraz na... Nie się podziewałeś przez ten cały czas. Chyba nie powinienem ci mówić. Daj spokój, przecież zrozumiem. Byłem nieprzytomny i nie mogłem się z tobą zobaczyć. Nieprzytomny? Serio? Światło ci zgasło przed oczami i takie tam? Dokładnie. Wow. A co ci się stało? Pojawiły się takie... No, ruszaj się. Musimy iść już, babo. Nie podoba mi się... O kurna, jakaś broń. Co to jest? O ja pierdziu. Skąd ja to wzięłam? Ja na pewno dobrze idę. Nie ciągnę tego dzieciaka gdzieś. Nie no, wygląda, że idziemy... Tu jest jakieś paskudztwo. Mam nadzieję, że pojedyncze. Widzę, że się mną jakoś nie interesuje, więc może ja też się lepiej nie będę... Moje dziecko ma jetpack! Ale zajebiście. Ej, a tutaj coś jest? Bo to wygląda... Ciekawie. Nie wygląda na to. Dobra, biegniemy w takim razie. Nie będę zaczepiać tego dziada. Tutaj jest krew i mi się to bardzo nie podoba. Pewnie w lesie nie będzie zbyt bezpiecznie. No, ale niestety musimy przejść. Tutaj coś jest. Jakieś ruiny. Dlaczego nie chcesz powiedzieć, co ci się stało? Wolę, byś się nie martwił. Poważnie? Jestem synem największego chojraka na świecie i mam się nie martwić? No cóż, im mniej wiesz, tym lepiej śpisz. Idziemy. O kurde, ale to miłe słowa tak usłyszeć od dzieciaka, nie? Jesteś największym chojrakiem, jakiego znam. O kurde, widzicie to? Te kryształy fioletowe mi się trochę nie podobają. Dobra, jak tutaj przejść? Nie chcę za bardzo ciągać tego dzieciaka nie wiadomo którędy. Może tędy przejdziemy, no nie? Okej, tutaj jest jakieś paskudztwo. No. Rozumiem, że... Ale to jest słaby. No. Dobra. Essa. Okej. To co? Idziemy w górę. Nie no, muszę przyznać, że naprawdę miło się gra. Ciekawi mnie tylko, jak cała historia się rozwinie, jak twórcy to poprowadzili. Podpytam mamę, co ci się stało. Ona mi powie. A, no dobra. To chyba już lepiej, żebym sam ci to wytłumaczył. Tak? Widzisz, zaatakowali nas. Morkoni? Nie, chodzi o... obcych.
nadlecieli tu, żeby zawładnąć naszymi krainami. Już o nich wiem. Mama mi mówiła. Podobno są jeszcze daleko stąd. Nie aż tak. Musiałem z nimi walczyć i nieźle oberwałem. Serio? Tak. Zostawili mnie, ale no, przez kilka dni nie byłem do końca sobą. Super. O tak. Naprawdę super. Jasne. Dobra, wiecie co? Może nie będziemy zbaczać do tych wszystkich chatek pobocznych. Jeszcze przyjdzie na to czas. Lepiej powiedz do samego w sobie bastionu. Bo to już... Fajnie było. Chciałbym spędzać z tobą więcej czasu. Sam wiesz, jak jest. Tak, masz dużo na głowie. Ale i tak bardzo bym się cieszył, gdybyś mnie czasem odwiedził. Trzymaj się Asgara. On się tobą zajmie pod moją nieobecność. Trochę się rozejrzę. Może znajdę jakieś ślady duchów, o których wspominał Asgar. Dex opuszcza grupę. No dobra. My jesteśmy w bastionie. Zapewne jest tutaj coś ciekawego. Jacyś ludzie. Jest na przykład Balder. Cieszę się, że tak wiele osób przyłącza się do sprawy. Twoja pomoc jest dla nas wręcz nieoceniona. Wszyscy tak mówią. Przesadzaj. Ta, być może. Ale na pewno nie zaszkodzi mieć cię po swojej stronie. Witamy w bastionie. Wiecie co? Mi się coś wydaje. Że tutaj... O, mały bąblos, wiesz? Że tutaj gdzieś w okolicy będzie na pewno jakiś punkt teleportacyjny. O Boże. Dobrze, Jax, że umiesz robić takie rzeczy. Wiecie co, może pójdę tego bąblozwierza utłukę. Żeby nam nie przeszkadzał. Przynajmniej przeciwnicy. Irytujący bąblozwierz. W ogóle fajnie, że mam full HP. Ła! O kurna. No. Poczekajmy trochę, aż się zregeneruje wytrzymałość. No. Pięknie. Okej, mamy jakiegoś questa z nimi. Jest ich tutaj 5. No dobrze. To co, może poszukamy najpierw zleceniodawcy tego? Chyba, że się natknę na ich więcej, ale wątpię. Znaczy inaczej, chciałabym znaleźć na pewno punkt teleportacji, bo byśmy wtedy mogli na przykład iść w stronę tych... Kurna, zapomniałem, jak oni się nazywają znowu. W stronę... Morkonów, właśnie. Nie mogę zapamiętać tej nazwy, nie wiem dlaczego. Okej, tutaj coś jest. Widzę, że możemy sobie pozbierać stąd jakieś itemy. Jest łóżko. Właśnie wzięłam sobie wiatrak. Rozumiem, że jak będzie mi gorąco, to się przyda. Pieczywo czosnkowe, ale bym zjadła w sumie. Kolejny wiatrak. Chyba właśnie komuś będzie gorąco przeze mnie, kiedy się zrobi cieplej. Okej. Trochę jakichś jeszcze takich przedmiotów pobocznych. W porządku w sumie. Dobra, pierwsza chata ogarnięta. Przejdźmy jeszcze się tutaj. Czy to jest jakiś kufer do otwarcia? Niestety nie. Trochę ciężko jest mi się... połapać z tymi całymi przedmiotami. Może to kwestia tego, że ostatnio tak pobocznie grałam sobie w gry, które podświetlają mi jakieś tam przedmioty jednak, a tutaj tego nie mam. Sama nie wiem. Widzę, że w tych chatach nie ma zbyt wiele, no ale warto się chyba czasami rozejrzeć. Później to wszystko pójdzie na sprzedaż. No jak wiemy, kryształki są dosyć istotne. Tutaj jeszcze na górę możemy wejść.
O, proszę bardzo. Nie wiem, po co mi chili. To chyba nie Kroniki Myrtany, że będziemy coś pichcić, nie? Okej, okay, trochę jeszcze syfu. Sałatka ziemniaczana. Też bym zjadła sałatkę ziemniaczaną. Tak w sumie. Dobra, tutaj niczego nie ma. No to chyba wychodzi na to, że to wszystko w tym miejscu. Tu jest jeszcze jakaś chata. Okej. Okay. Bomb rozwierz. No niestety dałam się uderzyć. No. Ła, cholera. Wiecie co, bo ja nie mam... Ale będzie zaraz dętka, dobra. Spadamy stąd. Spadamy stąd, bo ja nawet nie mam miksur ustawionych. Pod żadne szybkie... sloty, ani nic z tych rzeczy. Jak się to robi? Ten bombrozwierz widzę, że dalej za mną biegnie. Ekwipunek. Chyba po prostu musimy używać w ten sposób. Dobra, nie będzie tak. No na to wygląda, że tu przylazł. O kurde. No i sksuł mi ekspa. Ale w sumie dzięki, że pomogłeś. Ojej. No, widzę, że potwory jeszcze mniej mają ochotę odpuścić niż w pierwszej części. Bo przy jakichś mutantach będzie to stanowiło kłopot. No bo już wiadomo, że nam tamte nie odpuszczą. Chociaż, kto wie, może zależy od przeciwnika. Taki bomblos, wiesz, no to biegnie, a reszta może odpuszcza. Chociaż wątpię w to. Ogólnie w Aleksie większość nas po całej mapie goni. Dobra, bo ja tego teleportu gdzieś szukam, bo na pewno gdzieś tutaj coś jest takiego. Ale gdzie? I w ogóle... Okej, okay, tutaj był ten jeden gościu. Tu jest jeszcze ktoś, z kim możemy porozmawiać. Stąpaj ostrożnie, jeszcze spłoszysz zwierzynę. Dostarczacie jedzenie do bastionu? Zgadza się. Nie myślę, że cię nie obserwuję. A teraz wracam do roboty, jasne? Mhm, dobra. Zaraz, moi drodzy, będziemy kończyć ten odcinek, bo się zajmowałam mikroskop, nie? Co to jest? Ogniwo plazmowe. No podejrzewam, że się przyda. No nie, kolejny bomblozwierz. O kurna. One są dosyć silne, trzeba przyznać. Dobra, bo nie mam wytrzymałości. Dawaj. Gdzie ty jesteś? No, giń. No. Pięknie. Okej, to już trzeci w sumie na naszym koncie. Nie spodziewałam się. Ale że one tak sobie biegają normalnie tutaj wśród tych ludzi, co tutaj mieszkają, to jest trochę dziwne. Dobra, mamy kolejną chatę. Widzę, że tutaj się można naprawdę obłowić, jeżeli chodzi o jakieś eliksiry. Wydaje mi się, że powinniśmy korzystać, skoro nikt nas za to nie bije, no to warto to wszystko pozbierać. Pójdzie na sprzedaż. A część się, wiadomo, zużyje.
takiego jak na przykład takie eliksiry. Dobra, i jeszcze tutaj jest pomieszczenie. Ołowiana rura, ulepszona. Czyli będzie miała troszeczkę więcej chyba obrażeń. Dobra, moi drodzy, wydaje mi się, że na tym sobie zakończymy. Dotarliśmy do bastionu, więc jest to na pewno sprawa dobra. I co? I postaramy się znaleźć jakiś teleport w okolicy. Podejrzewam, że może być tutaj niżej na przykład. Albo gdzieś tam tutaj w centrum bastionu. Zobaczymy. Tak czy inaczej, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Jeżeli Wam się podobało, to zachęcam do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować już dla Was ten materiał. Trzymajcie się i cześć!